Łukasz Jakubiak w końcu odpowiada na krytykę, na jego temat. Ja jestem brudna małpa i dziś skomentujemy sobie zachowanie pewnego człowieka. Jak widzicie, jest to strona App News i, i tutaj sobie czytam, jakby uznam, że muszę wam to powiedzieć. Podzielić się z wami moją reakcją na słowa tego gościa, bo on tutaj gada takie głupoty e, w stylu, e, no, że tam Jakubiak skrytykował polską mentalność. Polską, polską mentalność, e, przytaczając słowa Polaka: W Polsce, litość dostajemy za darmo, na zazdrość trzeba sobie zasłużyć. I e, jakby mm, no jakby ja mógłbym się zgodzić z tymi słowami w sensie ni, nawet nie chodzi o to, że w Polsce tylko ogólnie e, litość się dostaje e, łatwo no, a na zazdrość trzeba sobie zasłużyć e, tylko e, jakby z taką małą różnicą kaszu, e, że wiesz to by tak średnio jest czego zazdrościć, bo e, no, ja rozumiem, że masz tam kupę pieniędzy z tych kołczerskich bredni e, i no i tam powodzi ci się finansowo może. Chociaż mój pokój ma więcej metrów kwadratowych niż twoje mieszkanie i, i jasne, ale jednak to, co odkurwiłeś z tą całą Ellen i z tym z tym, no to jakby. No to nie jest zdecydowanie powód do zazdrości, że tutaj zwiększy, zwiększy zwiększona ilość sprzedanych biletów na wykłady motywacyjne. To może dlatego, że ludzie jakby. Chcielibyście się pośmiać trochę. To trochę tak jak na kabaret. Takie bilety kup kupować, tylko że, mm, tylko że jesteś śmieszniejszy niż kabaret, e, bo z kabaretów no to trudno się śmiać e, i, i generalnie e, może zmień tam nazwę swojego kanału na 20 metrów kwadratowych cringe'u e, i, i sprzedawaj się jako kabareciarz, a nie jako mm, coach. E, bo jakby już lepsi kabaretierze niż kołcze. Dzięki. Do następnego.